Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny, to jedno z bardzo skomplikowanych zaburzeń odżywiania. Kluczowy jest tutaj strach przed przytyciem i zaburzone postrzeganie własnego wyglądu, a nie tylko niedostateczna masa ciała czy odmawianie sobie jedzenia. Najczęściej zaburzenie dotyka osób pomiędzy 10 a 24 rokiem życia, czyli w okresie dojrzewania lub w młodym wieku dorosłym. Szacuje się, że na jadłowstręt psychiczny cierpi około 4% całej populacji, ale najczęściej borykają się z nim młode kobiety. Zanim omówię kryteria diagnostyczne, chciałabym przez chwilę zatrzymać się przy charakterystycznych zmianach w zachowaniu. Jest to o tyle istotne, że zaburzenie rozwija się podstępnie, a objawy są często ukrywane. Osoba, której towarzyszy intensywny strach przed przybraniem na wadze, robi wszystko, żeby zmniejszyć masę ciała i wyznacza sobie coraz niższe granice wagowe. Można to rozpoznać po unikaniu spożywania posiłków w towarzystwie, zabieraniu talerza do swojego pokoju, a potem przekonywaniu bliskich, że wszystko zostało zjedzone, choć ląduje w koszu. Jedzenie przy innych jest zwykle bardzo powolne. Wiąże się z krojeniem jedzenia na bardzo małe kawałki, a nawet podawaniem ukradkiem psu pod stołem. Warto też zwrócić uwagę na obsesyjne liczenie kalorii, co wiąże się m.in. z uważną obserwacją przygotowania posiłków, sprawdzaniem, czy aby nie dodano czegoś bardzo kalorycznego. Niepokoić też powinny intensywne treningi fizyczne, najczęściej po posiłku, codzienne sprawdzanie wyglądu, wywoływanie wymiotów, wypijanie dużej ilości napojów, stosowanie leków przeczyszczających lub lewatyw. Trzeba też pamiętać o tym, że czasami odgłosy wymiotowania bywają zagłuszane dzięki prysznicowi. Sygnałem może też być dokładne odmierzanie porcji czy stosowanie specjalnych aplikacji do liczenia i sumowania kalorii. Często pojawia się również znaczny wzrost zainteresowania różnego rodzaju dietami i poszukiwanie posiłków, które umożliwiają utratę wagi, ale zapewniają uczucie sytości i to u takich osób, które nie mają problemów z nadwagą. Niepokoić powinny też zbytnie zainteresowanie własnym wyglądem, przykładanie dużej wagi do bycia szczupłym, niska samoocena i zaburzone postrzeganie własnego ciała. Czasami niestety trudno zauważyć problem, szczególnie na wczesnym etapie, bo utrata wagi jest maskowana przez ubranie. Ponadto efekty odchudzania są często chwalone przez znajomych, a gdy wyrażamy troskę, zaniepokojenie stanem zdrowia osoby z zaburzeniem, jest to zbywane albo uznane za przejaw zazdrości. I jak wiemy, ludzie stosują diety z różnych powodów, często uzasadnionych. Dobrze jest sprawdzać, co się je i nie ma nic szkodliwego w liczeniu kalorii, czy też w interesowaniu się różnymi sposobami odżywiania i zdrowym stylem życia. To ważne, bo odpowiednia waga i nawyki pozwalają czuć się dobrze i mieć dużo energii. Gdy jednak takie działania, które omówiłam, prowadzą do znacznej utraty wagi w szybkim czasie, a liczenie kalorii staje się obsesją, która negatywnie wpływa na codzienne życie, jest to bardzo niebezpieczne dla zdrowia i to z wielu powodów. Taka zbyt restrykcyjna dieta i znaczna utrata wagi mogą prowadzić do ostrej niewydolności nerek, anemii, zaburzeń elektrolitowych oraz zmian hormonalnych, na skutek których dochodzi m.in. do zaniku miesiączki, a u mężczyzn zaburzeń potencji. Osoby w takim stanie zmagają się również z ciągłym uczuciem zimna, przewlekłym zmęczeniem, zawrotami głowy, zaburzeniami koncentracji, brakiem zainteresowania seksem. Charakterystyczna jest także labilność emocjonalna, drażliwość lub apatia. Inne objawy to zaparcia, wzdęcia oraz zaburzenia rytmu serca, nasilone wypadanie włosów i wysuszenie skóry, na której zaczyna pojawiać się owłosienie w postaci meszku, a w przypadku dzieci i młodzieży dochodzi do zahamowania wzrostu. Znacznym problemem są też wymioty. One zwiększają ryzyko wystąpienia próchnicy, chorób przyzębia i erozji zębów, a ich prowokowanie w połączeniu z tym, że mamy ograniczoną ilość przyjmowanych płynów, prowadzi do odwodnienia. A z kolei nadmierne picie, mające na celu pozbycie się uczucia głodu, prowadzi do przewodnienia i oba te stany są bardzo niebezpieczne.
To, co omówiłam, te problemy zdrowotne, nie są jedynie wynikiem zbyt niskiej wagi. One wiążą się też z wyniszczeniem organizmu. I to może prowadzić do m.in. arytmii serca. Co istotne, to to, że anoreksja zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci w następstwie powikłań medycznych. Niestety wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Przejdźmy teraz do kryteriów diagnostycznych. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w DSM-5 wyróżnia następujące rodzaje zaburzeń jedzenia i odżywiania się. Jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczna, czyli bulimia, zaburzenie z napadami objadania się, pajka, która jest niezwykle interesującym zaburzeniem polegającym na jedzeniu niejadalnych substancji, np. tynku czy szkła, i to zaburzenie pojawia się też w wielu innych zaburzeniach. Mamy też zaburzenie przeżuwania, zaburzenie z ograniczaniem czy unikaniem przyjmowania pokarmów, inne określone zaburzenia jedzenia i odżywiania, m.in. zespół nocnego jedzenia, też niezwykle ciekawe zaburzenie, tak zwana poranna anoreksja, i ten temat został już omówiony, link znajdziecie w opisie lub po prostu na moim kanale. I mamy też nieokreślone zaburzenia jedzenia i odżywiania się, na przykład atypowe zaburzenie, występowanie 3 z 4 kryteriów rozpoznania określonego zaburzenia odżywiania się. W DSM-5 podane są następujące kryteria diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego. Ograniczenie podaży energii w stosunku do wymagań prowadzące do wystąpienia niedostatecznej masy ciała, określonej dla wieku, płci, krzywej rozwoju i stanu zdrowia. Niedostateczna masa ciała jest zdefiniowana jako masa ciała utrzymująca się poniżej minimalnej prawidłowej masy ciała, a w przypadku dzieci i osób dorastających poniżej minimalnej oczekiwanej masy ciała. Drugie kryterium to silna obawa o zwiększenie masy ciała lub przytycie albo utrzymujące się zachowania wpływające na zmniejszenie masy ciała, nawet wtedy, kiedy nasza waga jest już poniżej normy. Występuje też zakłócenie w zakresie postrzegania masy ciała, to znaczy wydaje nam się, że ważymy więcej niż w rzeczywistości. To zakłócenie dotyczy też kształtu własnego ciała, czyli ktoś ma normalne uda, a wydaje się tej osobie, że są ogromne. Nadmierny wpływ masy ciała lub kształtu ciała na samoocenę, albo uporczywy brak postrzegania występującej niedostatecznej masy ciała jako problemu, o tym też będę mówiła trochę później. Warto podkreślić, że anoreksja dotyczy również mężczyzn, bo mało się o tym mówi. Szacuje się, że chłopcy oraz mężczyźni stanowią od 10 do 25% zdiagnozowanych przypadków zaburzeń odżywiania. Ta niższa liczba może oznaczać, że rzeczywiście mężczyzn z anoreksją jest mniej, ale może oznaczać także to, że nie szukają pomocy. Tutaj na slajdzie to Jeremy, który cierpiał na anoreksję. A więcej informacji o tym przypadku znajdziecie w opisie do tego nagrania. I to właśnie w tej najnowszej edycji DSM usunięto spośród kryteriów diagnostycznych zanik miesiączkowania przez co najmniej 3 kolejne cykle. Nie chodzi tylko o to, że coraz więcej klinicystów widziało to zaburzenie u mężczyzn, ale tego kryterium nie dałoby się zastosować również w stosunku do osób przyjmujących tabletki antykoncepcyjne, osób przed okresem dojrzewania lub po menopauzie. A niestety badania wskazują na rosnący odsetek dzieci, a także kobiet w wieku 50 czy 60 lat, które zmagają się z zaburzeniami odżywiania. Chciałabym podkreślić, że anoreksja jest problemem osób w różnym wieku. Dlatego oprócz tej typowej anoreksji wyróżnia się także jadłowstręt psychiczny o wczesnym początku, to jest zachorowanie przed okresem dojrzewania, oraz o późnym początku, po 40 roku życia. Niestety nie znalazłam jeszcze zbyt wielu badań dotyczących anoreksji o późnym początku. Wskazuje się na to, że czynnikami ryzyka w tym przypadku są najczęściej problemy w relacjach. Jednak gdy porównamy anoreksję o wczesnym początku do tej typowej i o późnym początku, to tutaj obserwuje się bardziej nasilone objawy i bardziej zaburzone spostrzeganie wyglądu. Co muszę też podkreślić, to to, że diagnoza może być długotrwałym procesem. Należy przede wszystkim wykluczyć inne przyczyny znacznej utraty wagi, niemożności przytycia czy też braku apetytu. To może być efekt cukrzycy, nadczynności tarczycy,
nowotworu, przewlekłej choroby zakaźnej, choroby autoimmunologicznej, zaburzeń depresyjnych oraz zaburzeń psychotycznych. Na przykład ze względu na urojenie prześladowcze, w tym trucia, odmawiamy spożywania posiłku. To, co często jest charakterystyczne dla tych zaburzeń, w odróżnieniu od anoreksji, to brak celowego odchudzania oraz brak zaburzeń dotyczących obrazu własnego ciała. Zachowania charakterystyczne dla anoreksji będą też zależne od typu. Na podstawie Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wyróżnia się dwa podtypy anoreksji. Restrykcyjny, znany także jako ograniczający, oraz bulimiczny, znany też jako typ żarłoczno-przeczyszczający. Główna różnica dotyczy sposobu utrzymania niskiej wagi. Osoby z restrykcyjnym typem anoreksji ograniczają jedzenie i kontrolują ilość przyjmowanych kalorii. Osoby z typem bulimicznym mają napady objadania się, a potem najczęściej doprowadzają do przeczyszczania, czyli usuwania z organizmu zjedzonego pokarmu, na przykład poprzez prowokowanie wymiotów, nadużywanie środków przeczyszczających albo stosowanie lewatywy. Te zachowania utrzymują się przez okres co najmniej 3 miesięcy. Warto dodać, że środki przeczyszczające stosują również osoby z tym restrykcyjnym typem, ale nie robią tego tak regularnie jak osoby z typem bulimicznym. Możliwe jest także przechodzenie z jednego podtypu do drugiego, zazwyczaj z tego restrykcyjnego do bulimicznego. Pewnie dostrzegliście podobieństwa pomiędzy typem bulimicznym anoreksji a bulimią, która też należy do często występujących zaburzeń odżywiania. Podając różnicę, często mówi się o tym, że w bulimii stosuje się oczyszczanie, żeby utrzymać wagę, a w anoreksji, żeby schudnąć. I chciałabym zaznaczyć, że nie można mieć jednocześnie anoreksji i bulimii. I według badań podtyp ograniczający wiąże się z wcześniejszym wiekiem zachorowania i jest łatwiejszy do wyleczenia. W klasyfikacji DSM-5 wyróżnia się także 4 stopnie nasilenia jadłowstrętu, w zależności od wskaźnika masy ciała, czyli BMI. Łagodny, umiarkowany, ciężki i bardzo ciężki. Dla przypomnienia, BMI oblicza się według wzoru masa ciała w kilogramach podzielona przez wzrost w metrach kwadratowych. Natomiast, aby wskazać ubytek masy ciała w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia, należy odnieść się do percentyli wskaźnika masy ciała lub percentyli dla masy ciała i wzrostu odpowiednio do wieku. Z kolei Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, ta, która obowiązywała przez ostatnie 30 lat, wyróżniła 2 postaci anoreksji. Jadłowstręt psychiczny i jadłowstręt psychiczny atypowy. Tutaj na slajdach przedstawiłam opis anoreksji z ICD-10, jeśli ktoś jest zainteresowany kryteriami. Natomiast chciałabym zatrzymać się na chwilę przy anoreksji atypowej, bo według ICD-10 zaburzenie odżywiania występuje również wtedy, gdy nie wszystkie kryteria są spełnione, ale pojawiają się niektóre z typowych objawów. To tak zwana anoreksja atypowa, występująca w sytuacji, kiedy doszło do znacznej utraty wagi. Zachowania i cechy psychologiczne osób z taką formą zaburzenia są zbliżone do typowego zachowania w przypadku osoby z anoreksją. Anoreksja atypowa znacznie częściej dotyczy chłopców niż dziewcząt. Ten typ pojawia się także w DSM-5, gdzie należy do kategorii inne specyficzne zaburzenia jedzenia i odżywiania. A na tym slajdzie znajduje się lista zaburzeń jedzenia i odżywiania wyróżnionych w ICD-11, czyli najnowszej międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, i one są zbliżone do tego, co widzieliśmy w DSM-5. Tutaj wymieniam kryteria diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego według ICD-11, ale nie będę ich czytać, bo większość tych informacji to powtórzenie tego, co omawiałam przy DSM-5. To, co widzicie na slajdach, to moje tłumaczenie kryteriów, które jest dostępne online. Podobnie jak w DSM-5 zrezygnowano z kryterium dotyczącego braku menstruacji. Za ważny czynnik prognostyczny uznano z kolei ciężki stan niedowagi, który wiąże się z wysokim ryzykiem powikłań medycznych i znacznie zwiększoną śmiertelnością. W tej klasyfikacji, co ciekawe, wyróżnia się także podział na jadłowstręt psychiczny ze znacznie niską masą ciała lub niebezpiecznie niską masą ciała, a także jest wyszczególniony kod dla osób wracających do zdrowia. I podobnie jak w DSM-5 wyróżniono wzorzec ograniczający oraz objadania się przeczyszczania. Jeśli spojrzycie ponownie na
obie klasyfikacje na DSM-5 i ICD-11, to, co się podkreśla za typowe objawy zaburzenia, to niedobór masy ciała, zaburzony obraz własnego ciała, czyli poczucie bycia grubym oraz silny lęk przed przytyciem. Jak wspomniałam wcześniej, nie każde odchudzanie i dbanie o sylwetkę jest początkiem anoreksji. Dlatego oprócz BMI należy wziąć pod uwagę też inne kwestie. Na przykład występujący niekiedy silny lęk przed przytyciem i objawy, które znacznie odbiegają od zachowań obserwowanych przy normalnej diecie. Historia wagi też jest istotna, bo można w ten sposób wykluczyć osoby, które zawsze były szczupłe. Wymieniłam wiele objawów tego zaburzenia, jednak trzeba pamiętać, że na obraz kliniczny składają się również objawy innych zaburzeń, na które może cierpieć dana osoba. Najczęściej współwystępują zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, a także nadużywanie substancji psychoaktywnych. Utrata kontroli nad impulsami oraz zniekształcenie obrazu ciała mogą wystąpić także w zaburzeniu osobowości typu borderline. Co warto zaznaczyć, to, że pojawiające się ryzyko podjęcia próby samobójczej, szczególnie w typie przeczyszczającym anoreksji, zwiększają nadużywanie alkoholu oraz depresję. W opisie do nagrania znajdziecie link, gdzie można szukać pomocy w przypadku myśli samobójczych. A jeśli chodzi o przyczyny, to są bardzo złożone. Pojawienie się zaburzenia najczęściej jest wynikiem współwystępowania kilku czynników: biologicznych, indywidualnych, rodzinnych i społeczno-kulturowych. Czynniki rodzinne dotyczą modelu i takich specyficznych wzorców relacji pomiędzy członkami rodziny. Wskazuje się, że ryzyko wystąpienia jadłowstrętu zwiększa nadopiekuńczość, bo może znacznie ograniczać rozwój samodzielności dziecka i pojawia się lęk przed dorosłością, o którym powiem troszeczkę później. Z kolei rodzice poświęcający dziecku mało czasu, mało zainteresowania i okazujący mało czułości, co jest charakterystyczne dla postawy odrzucającej, mogą doprowadzić do zaniżenia samooceny i w ten sposób zwiększyć ryzyko zachorowania. Charakterystyczne cechy rodzin, w których może pojawić się zaburzenie odżywiania, to unikanie konfliktów, nierozmawianie o problematycznych sytuacjach lub ich ignorowanie. Ale anoreksja pojawia się także w wyniku silnych konfliktów w rodzinie. Problematyczne jest także angażowanie dzieci w konflikt pomiędzy rodzicami, bo wówczas czują się odpowiedzialne za to, co dzieje się w rodzinie. W takich sytuacjach objawy zaburzenia mogą być próbą zwrócenia na siebie uwagi, a w skrajnych przypadkach też efektem myślenia magicznego, myślenia w takich kategoriach magicznych. Na przykład dziecko może sobie wyobrażać, że jeśli schudnie do 30 kg, to jego rodzice wreszcie przestaną się kłócić. Ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania może być też zwiększone w przypadku wysokich oczekiwań ze strony rodziny. Dzieci uczą się stawiać sobie wysoko poprzeczkę i zaczynają oczekiwać bardzo dużo od siebie i też od innych. Warto też zwrócić uwagę na przekazy transgeneracyjne, to znaczy płynące od rodziców, ale i od dziadków, przekazy dotyczące jedzenia. W niektórych rodzinach jedzenie jest sposobem na wyrażanie miłości. Ale w tego typu przekonaniach, przekazach, zwykle też pojawia się określona wizja kobiety i wzorzec jej wyglądu, więc mogło zostać przekazane to, jak ma wyglądać, jaką wagę ma mieć kobieta w danej rodzinie. Znaczenie mają też czynniki biologiczne. Badania wskazują na to, że ryzyko wystąpienia zaburzenia wśród krewnych pierwszego stopnia u osób z jadłowstrętem psychicznym jest znacznie wyższe niż dla całej populacji. Szacuje się, że odziedziczalność anoreksji to około 60%. Wśród czynników biologicznych wymienia się także zaburzenia funkcjonowania neuroprzekaźników oraz zaburzenia endokrynologiczne. Przyczyną może być też trauma, np. wykorzystywanie seksualne lub doświadczanie przemocy w rodzinie albo bycie jej świadkiem. Do czynników indywidualnych zalicza się także wysoką potrzebę kontroli i sztywność emocjonalną, czyli znaczne trudności w adaptowaniu się do nowych sytuacji i trudności w wyrażaniu emocji. Jak wiemy, w życiu jest wiele sytuacji, nad którymi nie można mieć pełnej kontroli, to właśnie wtedy wiele osób odczuwa lęk, a ten lęk skutkuje poczuciem bezradności i uciekaniem do tego, nad czym kontrolę można jednak przejąć.
W przypadku osób z anoreksją będzie to jedzenie i waga. A że są one często perfekcjonistami, to kontrola nie wystarczy. Zastępuje ją dążenie do ideału. Dlatego właśnie anoreksja często pojawia się w momentach stresowych, takich, które wymagają przyjęcia nowych ról, bo to chwile pełne niejasności i nieprzewidywalności. Zaburzeniu sprzyjają także cechy osobowości, np. sumienność, duża wrażliwość na krytykę, nadmierne poleganie na zasadach i nieufność. Trzeba też tutaj wspomnieć o lęku przed dorosłością, bo objawy anoreksji wyhamowują rozwój i opóźniają wkroczenie w kolejną fazę rozwoju. Jest ważne także to, że często niska samoocena łączy się z silną potrzebą sukcesów. Osoby z tym zaburzeniem odżywiania to osoby często bardzo inteligentne i ambitne, które niestety mają poczucie, że są bezwartościowe. Często też przeceniają rolę szczupłej sylwetki, trochę tak jakby inni nie dostrzegali ich osobowości, widzieli tylko ich wagę, dlatego tak bardzo się na niej skupiają. Chciałabym też podkreślić, że na zaburzenia odżywiania są szczególnie narażone osoby, których zawód wymaga sprawności fizycznej i utrzymania niskiej wagi, na przykład tancerki, w szczególności baletowe, modelki i aktorki. W ich przypadku często pojawia się środowiskowe przyzwolenie na utrzymanie zbyt niskiej wagi ciała, a nawet zachęcanie do tego. Jeśli chodzi o grupę czynników społeczno-kulturowych, to tutaj wskazuje się przede wszystkim media społecznościowe i prezentowane w nich kanony piękna. Istotną rolę odgrywają też strony ProAna oraz wszelkie blogi, które zachęcają do zachowań niezwykle szkodliwych, niebezpiecznych. Można tam znaleźć na przykład listę porad dotyczących tego, jak oszukać rodzinę, że zjadło się posiłek. Generalnie mam takie wrażenie, że ideał szczupłej sylwetki jest wszechobecny, bo na okładkach magazynów pojawiają się tytuły Schudnij do wiosny albo Jak nie przytyć w te święta. Tak tworzy się mit, według którego, żeby osiągnąć sukces oraz być cenionym, a także lubianym, trzeba być szczupłym. Często też bajki i baśnie uczą tego, że żeby być szczęśliwym, trzeba być szczupłym. Bo zwróćcie proszę uwagę, w jaki sposób najczęściej przedstawiana jest główna bohaterka, a w jaki sposób ta, która próbuje utrudnić jej życie. Właśnie przez takie mity i przez to, co robią media społecznościowe, w niektórych krajach, na przykład we Francji, przyjęto ustawę zabraniającą pracę modelkom, których BMI jest zbyt niskie. Również strony, które zachęcają do restrykcyjnych diet i propagują anoreksję, zostały zakazane. Natomiast zdjęcia, które zostały przerobione, muszą być wyraźnie oznaczone. Te zmiany zostały wprowadzone po śmierci 20-letniej modelki Izabeli Caro, która cierpiała na anoreksję i zmarła w 2010 roku. Ja wspomniałam o tym wcześniej, że często też kobiety w średnim wieku cierpią na anoreksję i ze względu na to, że obserwujemy coraz więcej przypadków, pojawił się tak zwany syndrom zdesperowanej pani domu. Nie jest to zbyt ładna nazwa, ale to zjawisko dotyczy najczęściej kobiet, które dążą do osiągnięcia kreowanego w mediach wizerunku takiej eleganckiej, zadbanej kobiety, która ma nienaganną figurę. I choć skupiłam się tutaj na mediach społecznościowych, bo one w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostu liczby osób z zaburzeniami zachowania, to trzeba pamiętać, że anoreksja jest znana od dawna, więc to nie jest jedyny czynnik. Pierwsze opisy objawów pasujących do jadłowstrętu psychicznego pojawiły się w literaturze już w starożytności, a samo zaburzenie zostało opisane po raz pierwszy w 1689 roku przez Mortona. Nazwał je wtedy suchotą nerwową. Obecnie używaną nazwę i definicję zaproponowano w 1873 roku przez dwóch panów, którzy niezależnie od siebie opisali kilka przypadków osób cierpiących na to zaburzenie i zaproponowali metody leczenia. Z takich ciekawostek dodam też, że z łaciny ten termin oznacza dosłownie brak łaknienia wywołany przez nerwowość. Jest to o tyle mylące, że osoby cierpiące na to zaburzenie często odczuwają głód i mają ochotę na zjedzenie posiłku, walczą też z głodem, ale niestety często są dumni z tego, że potrafią go kontrolować. Omawiając przyczynę, warto też wspomnieć o często pojawiającej się w literaturze koncepcji Slade'a, który wyróżnił trzy grupy czynników. Predysponujące, wyzwalające, czyli spustowe oraz podtrzymujące. Czynniki predysponujące to m.in. cechy osobowości, czynniki genetyczne oraz rodzinne.
Czynnikiem wyzwalającym jest nierzadko krytyczna uwaga dotycząca figury usłyszana od bliskich czy rówieśników, na przykład mój grubasku czy pulpeciku. To mogą być też bardzo stresujące sytuacje życiowe, na przykład matura, rozwód rodziców czy przeprowadzka do innego miasta. Do tej grupy zalicza się również okres dojrzewania, bo to trudny czas w rozwoju. On jest związany z procesem kształtowania się tożsamości i większym skupieniem na ciele. Z kolei czynniki podtrzymujące to dolegliwości gastryczne, uczucie przesytu, które pojawia się nawet przy zjedzeniu niewielkiej ilości jedzenia, a także uznanie przytycia za porażkę, odczuwanie satysfakcji z utrzymania niskiej wagi, egosyntoniczna natura zaburzenia, czyli niedostrzeganie tego, że niska waga jest problemem, trudności w konfrontacji z trudnymi tematami, które porusza się podczas terapii oraz negatywny wpływ niskiej wagi ciała i wyniszczenia na funkcjonowanie poznawcze. Przy leczeniu anoreksji należy nie tylko wziąć pod uwagę wydarzenia, które poprzedzają zachorowanie, ale również zbadać konsekwencje występowania objawów. Wiele osób nie wie, gdzie zwrócić się po pomoc. Polecam skontaktować się z Fundacją Głód Nie na Żarty, której celem jest edukacja i wspieranie osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania oraz ich bliskich. I wciąż wzrasta liczba osób zmagających się z tym zaburzeniem i niestety spada średni wiek ich występowania. Dlatego trzeba mówić o anoreksji i zwiększać świadomość społeczeństwa na ten temat. Psychoedukacja ma ogromne znaczenie, ponieważ to zaburzenie związane jest z wieloma komplikacjami medycznymi oraz ma najwyższy wskaźnik śmiertelności wśród wszystkich zaburzeń psychicznych. A im wcześniej się je rozpozna, tym większa szansa na pełne wyleczenie. I aby zwiększyć świadomość społeczną, 6 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety i Światowy Dzień Walki z Anoreksją. A w opisie do nagrania umieściłam też linki do materiałów, w których znajdziecie informacje o tym, jak pomagać osobie, która zmaga się z zaburzeniami odżywiania. Te informacje pojawią się także w książkach i filmach, które polecam. To ważne, żeby jak najszybciej zacząć leczenie, bo zbyt niska masa ciała i niedobory żywieniowe prowadzą do licznych problemów somatycznych i znacznego pogorszenia wydolności wielu narządów. Mimo to wiele osób z zaburzeniami odżywiania nie podejmuje leczenia. Między innymi dlatego, że wgląd, czyli poczucie, że potrzebuje się pomocy, jest znacznie ograniczone. Pomimo znacznego, czasami nawet skrajnego wyniszczenia, te osoby odmawiają leczenia szpitalnego. A niestety nieleczona anoreksja prowadzi do wielu powikłań, a w przypadku 10% przypadków nawet do śmierci. Leczenie anoreksji trzeba rozpocząć jak najwcześniej, kiedy tylko pojawią się niepokojące objawy. Proces leczenia obejmuje zazwyczaj wiele działań terapeutycznych i bardzo istotna jest współpraca pomiędzy różnymi specjalistami, takimi jak psycholog-psychoterapeuta, który ma doświadczenie w leczeniu zaburzeń odżywiania, psychiatra, dietetyk, ale również internista czy pediatra, którzy dokonują okresowej oceny stanu somatycznego pacjenta. Podstawą leczenia jest psychoterapia, która w wielu przypadkach musi być wsparta leczeniem farmakologicznym, a czas terapii zależny jest od wielu czynników, bo głównym celem jest przywrócenie prawidłowej masy ciała, odwrócenie następstw długotrwałego niedożywienia i zaburzeń związanych z postrzeganiem swojego ciała. Przy takim umiarkowanym ubytku masy ciała leczenie anoreksji najczęściej podejmowane jest w trybie ambulatoryjnym, ale w niektórych przypadkach niezbędna jest hospitalizacja, ponieważ zbyt niska waga stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Poza tym anoreksji towarzyszą z reguły powikłania somatyczne, które często wymagają pilnej interwencji. W razie odmowy spożywania posiłków lub oszukiwania przy ich spożywaniu rozważa się żywienie przez sondę żołądkową. Oczywiście ważna jest tutaj też rola diety i ona ma służyć przybraniu na wadze. Jednak warto pamiętać o tym, że objętość posiłków zwiększa się stopniowo, bo może dojść do zespołu przekarmienia. A to jest bardzo niebezpieczne i potencjalnie śmiertelne powikłanie, które występuje najczęściej u osób skrajnie wyniszczonych, gdy dochodzi do zbyt szybkiego wprowadzenia wysokokalorycznej diety, a w szczególności dożylnego podawania roztworów glukozy bez uzupełniania elektrolitów i fosforanów.
Natomiast jeśli chodzi o psychoterapię, to będzie ona polegała na zmianie przekonań dotyczących ciała i jedzenia, zmianie nawyków żywieniowych, zniwelowaniu strachu przed jedzeniem, nauczeniu się czerpania przyjemności z jedzenia i nauczeniu się czerpania przyjemności z życia oraz umiejętności komunikowania się wprost. Dużą wagę też w terapii zwraca się na znaczenie objawów, na to, jaką funkcję pełnią w rodzinie. I w przypadku leczenia anoreksji, terapia rodzinna jest jedną z najbardziej skutecznych form pomocy. W jej trakcie omawiane są relacje w rodzinie, sposób komunikowania pomiędzy członkami rodziny oraz to, jak zaburzenie zmienia funkcjonowanie w gronie bliskich. To bardzo ważne, żeby rodzice osoby z zaburzeniem też podjęli terapię, bo przeżywają wiele emocji, na przykład złość, ale też może być im trudno poradzić sobie z poczuciem bezradności, czy też z obawami o życie i stan zdrowia swojego dziecka. Zamiast opisu przypadku polecam obejrzenie nagrania 7 metrów pod ziemią. Link znajdziecie w opisie. Umieściłam też kilka wartościowych artykułów naukowych dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaburzeń odżywiania. A na tym slajdzie umieściłam filmy, które dotyczą anoreksji. Choć to dosyć stary film, to bardzo go polecam, bo świetnie pokazuje emocje rodziców, którzy starają się pomóc swojej córce Nancy, a ta aktorka naprawdę cierpiała na anoreksję. To z kolei Thin to świetny film dokumentalny. A tutaj lista książek, które poruszają temat anoreksji, ale jeśli przeczytaliście coś, co bardzo Wam pomogło w zrozumieniu zaburzeń odżywiania, to podzielcie się proszę tytułami. Ja w tym nagraniu skupiałam się głównie na typowej anoreksji, bo jeśli chodzi o dzieci, to zaburzenia odżywiania mogą mieć nieco inny charakter niż u nastolatków i dorosłych, dlatego wymagają osobnego omówienia. Bardzo dziękuję za wytrwanie do końca. Wiele dodatkowych materiałów umieściłam w opisie, a w razie pytań zapraszam do kontaktu.